Zapraszam Państwa na paszteciki z ciasta kruchego z kapustą i grzybami. Nie zapomnijcie Państwo głęboko wsadzić do pieca nasze paszteciki, żeby ładnie się zrumieniły. Serdecznie zapraszam na film. Życzę smacznego, miłego oglądania. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj paszteciki z ciasta kruchego. Potrzebne składniki. 5 deko grzybów, podgrzybków suszonych, słoik oczywiście naszej kiszonej kapusty, 3-4 cebule, troszkę soli, pieprzu, utarta gałka muszkotałowa, troszkę kłącza imbiru, troszkę tminku do posypania na wierzchu, odrobina cukru, jedno jajko, później rozszczepiemy, będziemy smarować nasze paszteciki, to oczywiście na ciasto kruche, trzy szklanki przesianej mąki pszennej, tortowej, 6 świeże jaja i 200 gramów dobrego masła i troszeczkę oliwy, oleju do smarowania. Wyciągamy naszą kapustę ze słoja, zalewamy wodą, stawiamy do garka, do gotowania. No dobrze by było wcześniej nasze grzybki namoczyć, ugotować, dzień wcześniej, no ale ten sam dzień też możemy zrobić, w międzyczasie zrobimy ciasto i grzybki nam się powinny ugotować. Zalewamy wodą, stawiamy na gaz, gotujemy kapustę. Do miseczki przesiewamy 3 szklanki dobrej mąki pszennej, najlepsza tortowa, kurczatka, wbijamy 3 jajka z białkami. Dajemy kostkę masła, troszkę soli, cukru dla złamania smaku. Zapytają się Państwo, dlaczego ciasto kruche ja robię z białkami. Po prostu przy pasztecikach będzie łatwiej nam po prostu te ciasto rozwałkować. A że kruche, to też będzie kruche. Zagniecione nasze ciasto formujemy w kule i odkładamy do stężenia do lodówki na 15,5 godziny. Można oczywiście dzień wcześniej zrobić. Obieramy i smażymy naszą cebulę w 2-3 łyżkach oliwy oleju. Przepraszam, że zapomniałem podać w przepisie, no ale jak Państwo oglądacie, to i tak do tego Państwo zawsze dojdziecie. Smażymy na jasno złoty kolor. Grzybki już mamy praktycznie ugotowane, nie ma się co tu gotować w tych grzybkach. Będziemy je siekać, mieli przez maszynkę do mięsa. No na kapustę jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Jeżeli mamy swoją domową kapustę, to nie musimy ją dodatkowo przekrawywać, żeby nie były za długa. Lekko po prostu ją odcedzamy, odciskujemy, żeby nie była za kwaśna i wyrabiamy nasz farsz, dodajemy nasze przyprawy, sól, pieprz, trochę gałki muszkatołowej. Wszystko dla naszego smaku. Nasze ciasto kruche wałkujemy na jakieś, wiem, pół centymetra grubości. Kroimy sobie w takie paseczki i będzie nas już nakładać nasz przyszykowany farsz. Robimy sobie z naszego farszu takie ścieżki, nie mylić ścieżki z narkotykami, to są ścieżki z kapustą, z farszem i pomagając sobie tutaj jakimś długim nożem po prostu zawijamy. I oto mamy takie uformowane nasze wałeczki, pamiętajmy zawsze, że tym zawinięciem dajemy do spodu, nożem możemy troszkę nam spłaszczyć, warto jest też ponakuwać je przed ułożeniem do pieca, żeby nam po prostu nie pękały i ta woda zbyteczna, żeby po prostu przez te dziurki nam wyszła z naszych paszczecików. I kroimy nasze paszczeciki pod skosem. Takie jakby większe kopytka. No jak zawsze forma jest dowolna. Możecie Państwo inaczej je kroić, inaczej robić. Moje przepisy zawsze są przykłady, jak coś można zrobić, a już reszta to już Państwa inwencja twórcza. I tak całe musimy skroić i na blaszkę. Ukrojone nasze paszteciki z kapustą, smarujemy rozszczepanym jajkiem z łyżką wody, troszkę soli, pieprzu, posypujemy troszeczkę kmineczkiem i wrzucamy do pieca rozgrzanego do 200 stopni na 5 minut, później sobie zmniejszamy na 180 stopni i jakieś 20-30 minut pieczemy. To nasze upieczone własnoręcznie w domu, domowe, smakowite paszteciki z ciasta kruchego z grzybami z polskich lasów. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.